Half-Life, czyli pół życia. To nie tylko nazwa gry, to kult, to chyba największy kamień milowy w historii gier. Gdyby nie Half-Life, nie byłoby dziś wielu produkcji zrzeszających dziesiątki milionów graczy, nie byłoby serii Counter-Strike, Team Fortress, Portala, Doty, Left 4 Dead. Jedyna firma mająca na koncie w sumie malutko tytułów, a jednak należąca do tak zwanej wielkiej trójcy najlepszych twórców. Tym razem zagramy blisko pół godzinki w drugą odsłonę najbardziej kultowej serii FPS, jaka powstała. Śmiem wnieść takie twierdzenie. Kto ma inne zdanie, system komentarzy pod filmem jeszcze wczoraj chyba istniał, jak dobrze pamiętam. Do odpalenia tej gry po raz enty zachęcił mnie kumpel, który chwalił się ostatnio, że słyszał plotki na temat trzeciej odsłony tej serii. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and... smell the ashes. Chwalił się również, że przeszedł grę wzdłuż i wszerz, że ma wszystkie achievementy i zna grę jak własną kieszeń. Ale gdy zadałem mu pytanie o uniwersum i fabułę serii Half-Life, szczególnie drugiej części, to nagle takie dziwne, i tak dalej. I w tym problem. Mało osób zagłębia się w uniwersum gry. Druga część Half-Life ma miejsce około kilkunastu lat po wydarzeniach z części pierwszej. Główny bohater, kultowy już Gordon Freeman, trafia do City 17, czyli 17 miasta. Dla samego Gordona podróż pociągiem od chwili zakończenia pierwszej części do drugiej zajęła kilka minut. Dla świata było to około kilkunastu lat. Po incydencie w kompleksie Black Mesa naszym światem interesuje się Kombinat, imperium obcych przemierzających wszechświat oraz inne wymiary tylko w jednym celu – podboju i asymilacji. Coś a la Borg, tylko bardziej delikatny i subtelny. Cywilizacje są albo od razu wcielane do imperium, biologicznie i technologicznie asymilowane, albo mają niewielką autonomię. Obce istoty zostają przetworzone na jednostki bojowe, zaś niepotrzebne już cywilizacje są po prostu doprowadzane do zagłady. Podobnie stało się z Ziemią. Po wojnie siedmiogodzinnej Wallace Breen negocjuje z Kombinatem oszczędzenie ludzkości w zamian za całkowite zniewolenie naszej cywilizacji. Jak niektórzy mogą kojarzyć, Breen był administratorem kompleksu Black Mesa, znanego z części pierwszej. W dwójce zaś, negocjując z najeźdźcami, zostaje uznany za tymczasowego przedstawiciela Kombinatu i zarządcę na Ziemi. Ludzie żyją w ciągłym strachu, braku prywatności, w gettach wręcz. W dużej mierze pilnowani i zarządzani przez innych ludzi, którzy całkowicie poddali się władzy Kombinatu. Jednak mało kto wie, co znaczy służenie obcym w dłuższej perspektywie czasu lub sprzeciwienie się im. Można raczej powiedzieć, co Kombinat robi z ludźmi, skoro latający wyrób, śmigłowco podobny Kombinatu, to w rzeczywistości żywa istota. Swego czasu drugi Half-Life był, śmiało można powiedzieć, 100 lat naprzód w stosunku do innych gier. Ludzie z pełnymi gaciami czekali na realistyczny system grawitacji, niesamowicie prawdziwą wodę, otwarty świat i tajemniczego G-Mana, pojawiającego się w każdej części i w każdym oficjalnym dodatku. Facet z bladą twarzą, wręcz nienaturalną, w nienagannie wyprasowanym garniturze oraz walizką. Pojawiający się kątem oka w wielu miejscach obserwujący nas i zarazem zawsze będący poza zasięgiem. Dziś drugie pół życia już nie jest tak zachwycające, ale wyobraźcie sobie, jaki szok panował podczas premiery. Żadna wcześniejsza gra nie posiadała tak zaawansowanej fizyki, grafiki, muzyki, obszaru, jaki możemy przemierzyć. Dziś niczym niezwykłym jest gra z dobrą fizyką, z śmiechowymi grafikami pokazującymi poziom życia lub amunicji. Wówczas taka grawitacja oraz pokazywanie życia i poziomu amunicji wokół celownika, było czymś całkowicie nowym i absolutnie rewolucyjnym.
W żadnej innej grze wcześniej nie trzeba było tak myśleć, jak to wykorzystać element grawitacji, by gdzieś się przedostać, poukładać jakieś skrzynki, zrzucić czy podnieść i przemieścić w tak zaawansowany sposób. Panowie z Valve poszli jeszcze dalej. W momencie premiery Half-Life 2 każdy czytał o tej cudownej grawitacji. A co jeżeli dać graczowi jeszcze przedmiot służący do zabawy z grawitacją? Ta broń stała się jedną z ikon gier w ogóle. Na jej bazie powstał potem kultowy portal. For handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. I found it handy for clearing minefields. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you pick something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Pick up some stuff and toss it. Pull stuff over from a distance. Try grabbing those barrels from Świat w Half-Life 2 wymaga myślenia, w przeciwieństwie do dzisiejszych gier. Najnowsze FPS-y przechodzimy z palcem w dupie, strzelając do celów. Czasami się przekradając albo coś wysadzając, coś tam włączając albo wyłączając. W dodatku większość z nowych gier dzisiaj przechodzimy jakby w tunelu, zaś niedościgniony nawet dzisiaj Half-Life wymagał kombinowania, szukania opcji, przechodzenia może lekko liniowych lokacji, ale i tak mniej liniowych niż dzisiaj. Masa skrytek czy miejsc, w których coś musimy lekko pomyśleć, poukładać. To mi się strasznie w tej serii podoba, po prostu kreacja świata. Każde miejsce, które odwiedzimy, pełne jest pasji, jakiegoś uczucia, że ta lokacja nie była robiona na pałę. I pomyśleć, że mimo blisko 10 lat, gra wygląda bardzo przyzwoicie, a sugerowany sprzęt do jej odpalenia to ledwie pół giga RAMu i procesor z lepszej lodówki. Niektóre dzisiejsze gry wyglądają gorzej niż ten Half-Life 2, a wymagają komputera kilkanaście razy lepszego. Jedne lokacje stworzone są tak, byśmy wykorzystali otoczenie do utraty jak najmniejszej ilości amunicji za pomocą broni grawitacyjnej. Inne otwarte, jeszcze inne piętrowe czy wielopoziomowe. Rzadko się czuję, że idziemy w jakimś perfidnie jednym kierunku, no nie licząc wiadomo sytuacji, gdzie pędzimy składakiem albo poduszkowcem przez tunel. Pełno zakamarków, dynamika akcji, gdy już przychodzi co do czego. Wspominam moment, gdy musieliśmy przeżyć w więzieniu, rozstawić działka i stawiać ponownie. Przechodziłem to setki razy, ginąc już pod sam koniec akcji. Seria doskonale balansuje zapierdol z szukaniem ukrytych rzeczy i eksploracją, niekiedy dość sporych miejsc. Nie tylko dwójka z dodatkami, ale również jedynka. Mimo, że od premiery Half-Life 2 minęło już ładnych kilka lat, blisko 10, to jeżeli miałbym wybrać grę FPS, która w moim odczuciu jest najdłuższa, to chyba pierwsze miejsce zająłby właśnie drugi Half-Life wraz z dodatkami. Mam cichą nadzieję, że kiedy pojawi się już trzecia część serii, to również zachwyci ona długością na tle dzisiejszych gier. Dla przykładu,
Nie śpiesząc się zbyt mocno, grę Half-Life 2 można przejść w około 2 dni. To bardzo dużo, patrząc na dzisiejsze serialowe Call of Duty czy inne gry FPS starczające na 5, góra 6 godzin. Miejsca, jakie odwiedzimy, są zróżnicowane, jest ich wiele, są po prostu niesamowicie klimatyczne. Mimo, że minęło już blisko 10 lat, to nie straciły one swojego pięknego uroku. Muzyka nie występuje zbyt często, najczęściej w tle słyszymy chyba nic, czyli panuje taki fajny, niepewny klimat. Ale kiedy już ma nastać zapierdol, to podkład muzyczny po prostu wyrywa dupę wraz z nogami. Przynajmniej w mojej ocenie. Chyba nie tylko mojej, skoro gra otrzymała blisko 60 tytułów gra roku przyznawanych przez najróżniejsze portale i czasopisma. Panowie z Valve nie tylko stworzyli serię niemal idealną, która nie tylko stała się kultem, ale również wydała kultowe mody. Team Fortress, Counter-Strike czy gry wzorowane takie jak Portal i Left 4 Dead. Co również kocham w twórcach tej gry. Zamiłowanie do rozstawiania i pozostawiania różnych smaczków, że ukrytych elementów, zabawnych sytuacji czy przekazów. Jak pogrzebiemy, to znajdziemy przykładowo książkę Big Book o tytule Big Text, schemat urządzenia, które wygląda jak obrotowy ziemniak, przypiętą do ściany okładkę czasopisma Popular Scientist z prawdopodobnie młodym wizerunkiem doktora Kleinera, jednego z głównych bohaterów gry. Takich miejsc jest cała masa w każdej części, w każdym dodatku do Half-Life. Żeby było ciekawie, większość z nich wymaga głębszej znajomości fabuły i uniwersum gry. Silnik, na którym bazuje Half-Life 2, do dzisiaj się nie zestarzał i potrafi zachwycić. Stworzono na nim kolejne wspaniałe gry. Oczywiście dziś bawić może fakt, że przykładowo możemy wskoczyć NPC-owi na głowę, wchodzić po drabinie mając zajęte obie ręce. Matka ci nie mówiła, żeby nie wchodzić po drabinie bez trzymanki z ostrzem piły do cięcia drewna przed oczami? Nie, mi też nie. Takie śmieszne sytuacje miały miejsce, gdy przykładowo wchodząc po drawinie zdejmowaliśmy śmigłowiec albo gunshipa kombinatu z bazuki. Nic jednak nie dawało większej frajdy niż bawienie się działkiem grawitacyjnym, ciskanie w przeciwników szafami, beczkami czy stołami. Ha, zabawa dopiero się zaczyna, gdy dorwiemy kule energetyczne kombinatu. Po co trzymać bąka w dupie, niech polata po chałupie. Nawet dziś drażnią troszeczkę ci przeciwnicy. Przypomnę, że gra wyszła w 2004 roku i była wówczas istną rewolucją oraz orgazmem wielu. Ale nawet wtedy inteligencja przeciwników w porównaniu do innych gier była na poziomie kamienia. Mimo, że cała reszta gry powalała wówczas jakością. Bezmózgie zombie, no to wiadomo. Ale również
Sam żołnierz przykładowo kombinatu różni się od zombiaka w tej grze tylko tym, że posiada broń i umie z niej strzelać. Nasz wspaniały Gordon robił często za jednoosobową armię, lecąc w pięciu przeciwników ze strzelbą i rozrywając ich na strzępy. Mam mocną nadzieję, że w trójce zwykły gość z pistoletem będzie stanowić większy problem do zabicia. Można było się naprawdę ostro wkurwić, gdy towarzyszący nam powstańcy kręcili się wokół nas na klatce schodowej, a my się przeciskaliśmy skacząc im po głowach. Nieraz miałem ochotę ich wszystkich wystrzelać. Cóż, to jest w tej grze po prostu mega piękne. Zaczynamy od City 17, poznajemy fabułę, grę z perspektywy kilkunastoletniego snu, który trwał w naszym mniemaniu ledwie parę minut. Dowiadujemy się krok po kroku, czym jest kombinat, co się stało. Po wielu latach poznajemy ponownie starych bohaterów gry. Strażnika Barneya z kompleksu Black Mesa, doktora Kleinera i wielu, wielu innych. Świat jest tak wykreowany, że przez całą grę nie będzie się nam nudzić. Raz samotnie będziemy przemierzać tunele, innym razem otwarte wybrzeża, kanały, jeszcze innym razem miasta, czy w końcu samą cytadelę City 17. Jest to doprawdy chyba jedyna gra FPS w mojej ocenie, która po dziś dzień jest niedościgniona, jeżeli chodzi o kreację i różnorodność lokacji. Panowie z Valve nie spaprali jeszcze żadnej gry, a ze swoich dzieł potrafią wycisnąć ostatnie poty. Chyba nikt nie zaprzeczy, że Team Fortress i Portal, bazujące w sumie na rozwiązaniach i silniku Half-Life 2, są światowymi mega hitami. Klimat panujący w Half-Life 2 jest raz mroczny, raz tajemniczy, czasami nawet potrafi nieźle wystraszyć. Innym razem jest zabawny, humorzasty, lekko ironiczny czy groteskowy. Gdy ma być zapierdol, to jest zapierdol. Pojawia się świetna, klimatyczna i idealnie pasująca muzyka. Jest po prostu co robić. Warto mieć na uwadze kreację świata. Niewiele osób grających w Half-Life 2 zdaje sobie sprawę, z czym tak naprawdę walczy. Zombie to zombie. Legendarne i kultowe headcraby też wiadomo, co to jest. Ale mało kto wie, że chodzące na wielkich odnóżach stridery, śmigłowce bojowe zwane gunshipami czy transportowce kombinatu to po prostu żywe istoty z innych planet, światów czy układów. Zasymilowane, przetworzone technologią na, powiedzmy, na pół maszyny. Kombinat ma swój system władzy, zarządzania, swoje technologie, które podczas gry, no, warto się nimi po prostu zainteresować i posłuchać w dialogach. Mimo tego, że, powiedzmy, mimo tylu lat, seria nie starzeje się. Drugi Half-Life wraz z dodatkami stanowi wciąż niedościgniony wzór długości i różnorodności rozgrywki. Nawet przechodząc drugą część z rozszerzeniami chyba czwarty raz, nie pamiętałem wszystkich dokładnie etapów gry. To jest po prostu piękne, gdy można przysiąść na dwa, nawet trzy dni i od rana do nocy grać w jeden tytuł, prawda? W sumie w jedną grę. Dzisiejsze gry tego nie oferują. Kończąc ten przydługi klip o jednej z nie tylko moich ulubionych i kultowych gier, kto nie grał,
stracił wiele. A kto nie grał i mówi, że zna się na grach FPS, jest po prostu idiotą. Pewnie wielu im przyzna rację. Tyle. Nic tylko czekać na trójkę i szykować kasę na edycję kolekcjonerską, bo Valve nie spaprał jeszcze żadnej gry. Więc i trzecia z pewnością będzie dobra. Thank you.